jestem już po zabiegach wszystkich, tak, i jestem jakiś trochę, kochani, zbity. O, tam ta lwa kulszowa, jak to się mówi, po jednej, po drugiej stronie nagniatał, tam szukał jakiegoś, no wiadomo, miejsca. Trochę bolące było wczoraj. Z kolei nie mogłem na prawą nogę w ogóle do samochodu wejść. Musiałem jakoś ruszać, gimnastykować, pomału przeszło. No bo naciskało masowo kręgi szyjne, no to wiadomo, że to wszystko razem połączone jest. Także o tak mniej więcej. No dobra, zaczynam jazdę. Wracam do chałupki, pewnie pieczywo jak zwykle i tyle, i do domku. O Jezu kochany, zamorduje mnie, do apteki muszę podjechać do dziewczyn, bo do lekarza to się nie dostanę do poniedziałku, chyba że na ostry dyżur do szpitala. Ale już mam dość tą pomoc, jak to się mówi. Wiecie, tu nie wiem, czy to wszędzie jest takie zarządzenie, ale w każdym bądź razie od razu węflon ładują i bohaterzy wielcy, no kurcie pieczone. Herbatniki muszę sobie kupić. To w ogóle to coś bym zjadł. Tylko nie mam pieniędzy przy sobie. 40 zł muszę pojechać zatankować, bo ponieważ jest już na rezerwie. Nie pali się, ale już jest. Już ten samochód przez 2 lata to poznałem. Więcej 3 lata. Co i jaki w ogóle. Także muszę gdzieś się zatankować. Pojechać do domku. No i wziąć tam ze skarbonki ostatnie pieniądze, które mają starczyć do 10. Takie życie, moi drodzy, niestety. Mnie dobiły całkowicie. Druga sprawa, radiostacja, no to też tam. A w ogóle życie w domu, to tamto, to śramto, do samochodu też tam trochę było dołożone i się rozlazło wszystko. Teraz tylko leczę na tak zwany prezent jakiś tam od sponsora. Który jest i raczej dba o mnie, ale no nie mogę za dużo wymagać. Teraz to by wypadało, że nie wcześniej niż koniec wakacji gdzieś. Dziadków, kiedy rocznica jest po kolei, no i dyskretnie dać do zrozumienia na ten, na kwiaty i na znicie, no bo ja mam bliżej, ja mam 220 w jedno i drugo to ma 440, on ma 750 w jedną stronę, to wiadomo, że jemu się opłaca mnie zasponsorować i ja polecę. Tak samo to jego dziadki są, jak i moje.
mogliśmy zobaczyć, no bo jakoś tak nie sposób pamiętać. No i miałem dzisiaj wziąć baterię. Kurde, bele, no będę musiał kupić, no. Przecież to jest kant podłód, no. Ale idę dzisiaj. Nie ma mowy. Nie ma mowy. Nie ma żadnego wytłumaczenia. Korki to tamto. Odbijam na cmentarz i trudno się mówi. Pasiona renówka jedzie za mną, ale widzę, że też hamuje. No, tu jest równolędne skrzyżowanie. Rzędne.
Gdzie ja zatankuję? No nie, no bo nie zatankuję. To dla mnie ważniejsze tankowanie, bo mi stanie. No nie. Jadę prosto na stację paliwową. Jutro sobota, wolno. Więc pójdę, mamo i tato, do ciebie. Macie do was. Nie mam 40 zł, muszę zatankować chociaż symbolicznie 5 litrów. Nie mam więcej, a już jest na rezerwie. Tak dobrze. Jedzie. Brałem za 50 zł. Przejechałem 137,9. 138 kilometrów, no jeszcze jest rezerwa, no powiedzmy, to nie jest źle. Lokalnie tu fabryka podaje, że ten silnik spala 5,5 litra na 100 w terenie zabudowanym, że tak powiem, miejskim, no. Kamperek ładny, stary jak świat, ze 30 lat ma albo lepiej. Jadę, bo innego miejsca nie ma. Podwójna nie będę, a mógłbym wypady zrobić. Tam wyjeżdża, no już nie ma. Myślałem, że se pyknę. Chociaż jak to się mówi, no. Zaraz też tu mogę. Ach, tu mi się wsadził. Ach, to jest franca jedna. Jadę na ten
obwodnica 79, kawałeczek w Słowacji do następnego skrzyżowania do drogi 721, która idzie w kierunku na Maglarenkę. No i do trasy obwodnicy. Ile słoików jedzie, patrzcie. My nie warszawiacy, my tam z Kieleckiego, Rzeszowskiego, etc. A w Warszawie, jak są w ciągu tygodnia, my jesteśmy warszawiakami. Sprawdziłem sam osobiście, nie wymyślam. O Jezu, kochany, zamorduje mnie. To jest, kurczę, złotówa pieprzona, przepraszam za wrażenie. Ech, chamstwo. O kurczę, to co, nie to. 33, no.
74, no to jest różnica. Przepraszam bardzo, ale po chamsku, ale zdrowo. Tu jest wszystko potegowane. Tu jest potegowane. Dobra. Wyłączam, kochanie, niech se leci. Patrzcie się na fajny widok, że tak powiem. Franciszek Wanda Stanisław, Stefan Paweł 1, Ewa. Drodzy Państwo, zatankowałem 40 zł i 51 grosz. Kurde. Pod dupką to. Dobra, jedziemy dalej. A, to Ukrainka. Stanisław, Serde, Mikron, i antena Dipol pionowej. I do siebie na razie na tyle. ST1, Ewa, to ST3, Franciszek, Wanda, Stanisław.
pogadać w eterze. Na się stopnie w tej chwili podpatruję na podniku. Mike do ciebie. Dzień dobry. 40 złotych i pi... Tak, z tira, na tira, bo... Proszę panią, ja mam wlew paliwa francuski i wchodzi tacy. Miłego weekendu, dziękuję. Skasujemy i wsadzimy. Dobra. I jedziemy, nie mamy pieniążków i nie jedziemy na zakupy. Kasowałem, jedziemy. No jakieś 100 z hakiem kilometrów, no. Wezmę trochę, posiedzę, herbatkę zrobię, czy kanapkę, czy coś tam. Wezmę pieniążka i pojadę do sklepu kupić wieczywko. No i ewentualnie do apteki po jakieś lekarstwo, cokolwiek. Podjadę do moich zaprzyjaźnionych pań, niech mi dadzą, bo do lekarza to się w ogóle nie ma szans, nie dostanę. Tak jak wspominałem. Coś nie wiem, co wziąć. Bolą piersi, kurczę, pieczone od tego kaszlu. Nie jest on co chwilę, ale jest. Tamten to dacio tak kombinował, a poszedł przed tym. A ten z Ostrowca Świętokrzyskiego. Scyzoryk. Ale scyzoryki nie umieją jeździć w stolicy. Puszczanie się towarzystwa. Zamiast tu wyskoczyć w lewo na środkowy pas i później dalej gdzieś, to nie, wszystko zablokuje prawy pas.
mam w dupie, bo ja będę jechał tu. Nie będę czekał. Idziemy do domu? Idziemy do domu, nie ma co, bo nie ma pieniędzy. Po mojej stronie
Przejazd zamykają. Och ty, Karol. Wygląda z tyłu za mną na 307 kombi. Wygląda, ale też może być to 206, ale trochę inny, no bo tam wariantów sporo. Czy to będzie w drugą stronę, czy tylko za, w tą stronę? No, będzie zaraz odwrotna do Warszawy. To już nie otwiera. To jest niesamowite. Tak jest ciągle.
No nieraz jest tak, że w tą i w tą jeszcze czeka i jeszcze z jednej strony idzie opóźniony jakiś. No przecież to jest, no ale PKP jest molochem w Polsce. Robią co chcą. No nie mówię, będzie tak. A pierwsze. No, idzie od Piaseczna teraz. O Boże. No i to by samochodów wypuścili. Nie byłoby takich korków. Jeśli 5 minut powrót do domu. I tak naprawdę to tam jest 8 albo 9 km.
mieli Państwo koniec jazdy. Tak obliczam mniej więcej, już wielkich cyrków nie robię na cofaniu. Podjeżdżam do pewnej, że tak powiem, odległości. Łamię się po prostu i dojeżdżam. Pozdrawiam serdecznie, miłego wieczorku, bo to już wieczorek niedługo. Miłego weekendu życzę, mili Państwo. Jak coś będzie w sobotę, to na pewno, że tak powiem, nagram. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam.